Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj taki nietypowy filmik, dlatego że będzie to pierwsza recenzja jakiegoś produktu, która w ogóle pojawia się na moim kanale. Produktem, który chcę dzisiaj zrecenzować, jest właśnie gniazdo 3D pochodzące ze sklepu Ant3D. Moje pierwsze gniazdo tego typu zamówiłem mniej więcej rok temu i od tamtej pory starałem się je testować. W moich obserwacjach skupiłem się przede wszystkim na funkcjonalności, łatwości w obsłudze oraz możliwości rozebrania i rozbudowania tego gniazda o kolejne komponenty. Postaram się pokrótce opisać te aspekty. Zacznijmy od tego, z czego składa się sam zestaw. Pozwoliłem sobie rozebrać gniazdo, by pokazać Wam kolejne poziomy konstrukcji. Jako pierwszą część ściągamy pokrywę, która ma za zadanie zaciemniać gniazdo w trakcie użytkowania. Jest to w mojej opinii bardzo fajny patent. Hodowcy mrówek dzielą się na zwolenników i przeciwników zaciemniania gniazda. Swoje stanowisko najczęściej argumentują tym, że kiedy zaciemniamy gniazdo, to nie możemy obserwować mrówek przez cały czas, natomiast kiedy to gniazdo jest odkryte, to znowu ci, którzy są za zakrywaniem, twierdzą, że mrówki brudzą szybciej ścianki i brudzą przede wszystkim tą taką szybkę, co utrudnia po prostu obserwację. W mojej opinii największym minusem pozostawienia gniazda niezaciemnionego jest duża skłonność mrówek do zaklejania szybek różnego rodzaju materiałami w celu zredukowania ilości światła w gnieździe. Specjalna nakrywka w gnieździe Ant3D umożliwia uniknięcie tego. Poniżej mamy część gniazdową, czyli główny element gniazda. Kształt komór zależy od naszych preferencji. Na stronie Ant3D możemy wybrać taki wzór, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Przy jednym z boków gniazda znajdują się dwie rynienki na kabel grzewczy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki któremu unikniemy stawiania gniazda bezpośrednio na kablu grzewczym, co może powodować nadmierne parowanie wody i osadzanie się tej pary na szybkach. Jeszcze niżej znajduje się podstawa gniazda, wyposażona w kanalik do nawadniania. Obsługa tego gniazda jest niezwykle prosta. Do kanaliku wprowadzamy wodę, która przez niewielkie otwory przy podstawie kanaliku przepływa do komory nawadniającej znajdującej się pod gniazdem. W ten sposób nawilżony zostaje specjalnie docięty materiał, który chłoni wodę i stopniowo ją oddaje. Woda dostaje się do gniazda dzięki wyciętym fragmentom dna w kilku komorach. Całość zabezpieczona jest siateczką o niezwykle drobnych oczkach, przez które nie jest w stanie przecisnąć się nawet mrówka złodziejka. Czasem zdarza się jednak, że woda nie chce przesiąknąć, wtedy należy wypłukać podstawkę i po problemie. Dodam jeszcze, że taka forma nawadniania pełni dodatkowo funkcję wentylacji, dzięki której mrówki nie uduszą się w oparach kwasu mrówkowego w razie jakiejś stresującej sytuacji. Gniazdo podłączone jest do areny za pomocą wężyka, który może zostać umieszczony w jednym z czterech wejść. W zależności od wielkości gniazda mamy dostępne od 2 do 4 wejść, do których w razie potrzeby może zostać podłączona kolejna część gniazdowa i dzięki temu powiększa się pojemność całkowita gniazda. Nieużywane wejścia mogą zostać zablokowane kawałkami waty lub specjalnie wykonanymi do tego celu zaślepkami z kołnierzami, które zabezpieczają je przed działaniem nawet takich mrówek jak Messor barbarus. Produkt ten polecam szczególnie dla takich gatunków jak Messor barbarus, Camponotus species oraz wszelkich innych gatunków polskich jak Formica, Lasius czy Myrmica. Jeżeli chodzi o Myrmica, to są to mrówki, których o zachowaniu porządku i czystości w gnieździe posądzić nie można. Możliwość zdemontowania pleksji pozwala jednak na łatwe wyczyszczenie gniazda i ponowne jego użycie. Moje doświadczenia z tym gniazdem są bardzo pozytywne. Słyszałem kilka opinii o tym, że gniazda te nie wyglądają zbyt naturalnie, tak jak odlewy gipsowe czy gniazda z korka, natomiast zdecydowanie nadrabiają one funkcjonalnością. Przykładowo, moje Camponotus z gniazda korkowego zrobiły jeden wielki poligon, pełen śmieci i zanieczyszczeń. Większość szybek została zabudowana fragmentami korka. W przypadku gniazda 3D nie mamy tego problemu. Dodatkowym plusem tego gniazda jest możliwość jego zimowania. Jest niewielkie, bardzo kompaktowe i zmieści się w każdej lodówce. No i to na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z tego produktu. Uważam, że jest to produkt 10 na 10 i oczywiście będę korzystał z tych gniazd w przyszłości. No i to na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nowych widzów zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a Was wszystkich zapraszam do podzielania się swoim zdaniem w komentarzach. Trzymajcie się i czułki w górę!